Dzień dobry, wstaliśmy. Ja wstałam. Cześć słońca. Kinia dopiero wstała. Wyszliśmy na balkonik. Jest niedziela rano. Dzisiaj. Robię brzydkie rzeczy jeszcze. Kinia jeszcze robi brzydkie rzeczy. Ja piję kawunię. Kinia też pije kawusie, ale to kawusi. Leci tutaj dymek. Brzydkie rzeczy. No. Kochani, początek dnia. Pozdrawiam Bogdana z żoną, bo on też robi brzydkie rzeczy, bo napisał i żebym się nie przejmowała, ale no tak mam, ja lubię je robić. My was wszystkich pozdrawiamy. No co, wstaliśmy, pijemy kawusie, o, dochodzą nam powiadomienia. Piszecie już, ile komentarzy, ile dobrze. Waszych liczb, no dobrze, właśnie bo ja dobrze. Będę spisywać, bo ja... jeszcze nie puściliśmy, ja jeszcze nie patrzyłam, co chodzi. Bo ja odpisuję, Kinia jeszcze nie wie, co puścimy, bo jeszcze nie jest. Wy macie gorzej, bo wy tak właśnie strzelacie, nie? Wy tak jak gdyby swoje liczby podajecie. Ja sobie patrzę, co chodzi, ale nie wiem. My jest z przyjemnością sprawdziwe. Tak jest. I odcinek wyjdzie w poniedziałek, a ten vlog to nie wiem. No dzisiaj niedziela, my kręcimy vloga w niedzielę. Zobaczymy, nie wiem, czy on wejdzie jutro, w nie sensie. Wiem. Nie. Może jutro, jak go złożę, to wejdzie jutro. Nie wiem, jak to wyjdzie z głosem, bo nie wzięliśmy tych naszych mikrofonków. Właśnie. Ostatnio właśnie na tym pierwszym, no to nie był pierwszy vlog, ale z tymi mikrofonami tutaj musimy je inaczej przepiąć, bo Kini kazałeś, się później zawinął do środka kazałeś. I chyba... No mówię, że światełka na zewnątrz tak, nie może tak być. Może tak być, właśnie musi tak być, no bo chyba one musi wtedy tak odstają być, i właśnie. Słychać głos. Ale ty oczywiście jesteś zawsze najmądrzejszy. Także zapraszamy na kolejnego vloga. Fajnie, że wam się podoba. Ja założyłem okulary, mnie to razi. O, ja to bym siedział tak, także ja tak. Mati masz też tak ma. No, Mati też ma taki. Ja mam taki światło wstręt. Nie masz światła wstrętu. To jest taki, ale no w sensie, wiecie co, to taki jest, nie wiem. Tak masz. Ja od dzieciaka, jak pamiętam w szkole, zdjęcie w przedszkolu, to już Łukaszowi, płacz. To już wiecie. Ja mam wszystkie zdjęcia, jak płaczę z jakimś Mikołajem, bo to te lampy były, te flash, tyle. Ja taki od razu byłem ble. No ja tak samo, no w samochodzie to ja muszę jechać, no. Niby jest taki półmrok, może nie świeci prosto w twarz, ale ja bez okularów. Słońce, no, o, teraz to jest dla mnie bajlanda. Kobitę obok, nie? Co ty zrobiłaś? No wtedy. Puknęłaś kobitę? No obok. To znaczy pukłam ją bokiem. Samochodem, pamiętasz? Ale nie mów gdzie. To przeje ten. Na parkingu. Na parkingu. To historia na dłuższego vloga. Ojej, ale było. Odstawiali ręcznie samochody, słuchajcie, tak się do niej przytuliłam. Drzwi... Ale to nie przeze mnie, bo inny samochód stał na moim pasie, gdzie ja powinnam gdzie jechać, a on sobie zaparkował samochód. Kinga wjechała niby pod prąd. Podjechać pod prąd. Ale że no ją oślepiło. Oślepiło i tak w nią się przytuliłam, a kobieta siedziała w samochodzie, w szoku była. No i odstawiali ręcznie. I to było, słuchajcie, 11 lat temu. I ja od tamtej pory nie jeździłam samochodem. Nie jeździłam w ogóle samochodem. 9 lat i dopiero zmiana miejsca pracy zmusiła mnie do tego, żeby jeździć i ja się bardzo cieszę, że jeżdżę tym samochodem. Teraz nie jeżdżę, no bo nie mogę, bo nogę mam chorą, ale ogólnie cieszę się, moje bo serduszko, wszędzie pojechałam i do Pułtuska, wszędzie. No wygoda jest, tak? I do Warszawy i w ogóle. To jest jednak wygoda, to jest wygoda. Dobra, my pijemy, rozbudzamy się, coś trzeba zjeść. I tam będziemy sobie ale dalej. Ale wtedy, zobacz, jak nawet policja przyjechała, to kazała mi wsiadać za kółko, nie? Tak, pan z drogówki, a ja bardzo, powiedziałam, że nic. Bardzo miły. Jak zobaczył, że ja wsiadam za kierownicę, gdzie? Też otworzył szybę, gdzie ona ma jechać? No dobra. Kawę w dłoń. Idziemy na dół. Idziemy do pana Jacka. Kinie coś pobiera. Coś mnie tak łamie, że mam nadzieję, że się nie rozchoruje, bo u nas babcia chora już jest. Może to przestać, nie? Oby Kinia nie była druga. Nic mi nie będzie. Jedziemy do pana Jacka i jeszcze pójdziemy sobie na krótki spacer na... Rupie ciarnię naszą. Wiecie, jest chłodno, ale słoneczko świeci i... Dobrze, wzięliśmy bluzę. A ty gdzie masz okulary? Tu. Już, poprawiam się. Idziemy najpierw na rekonesans do pana Jacka. Zobaczymy chyba co chodzi. Mhm. Albo puścimy swoje typy. Mhm. Jakie tam uważamy za dzisiaj chyba słuszne. Chyba swoje typy. Swoje? Liczby puszczone. Tak jest. Kinia jakoś za specjalnie niezadowolona na razie. No bo puściliśmy 5. Ale powiem wam, ja że przeszły widzę. 3 losowania, ani jedna nie wpadła. Ja już widzę po Kini, że jakoś tak jest specjalnie niezadowolona z tych liczb, które puściła. Tak.
Jak trafię, to trafię. Chce pan wrócić do szkoły. Bo tak, to słuchajcie... No i dobra, idziemy sobie, przejdziemy sobie. Mamy to pod blokiem praktycznie, ale jakoś tutaj nie jesteśmy co tydzień. Jest wszystko mydło i powidło. Tak zwana rupieciarnia, tutaj legionowska. Można sobie tu stanąć za friko i albo sprzedać coś swojego niepotrzebnego. Ogólnie taki był zamysł. O, jaki piękny czołg, czekajcie. Wszystko ludzie sprzedają, podkówki. O, wagi. Wszystko, wszystko. Czego tu nie ma? Obrazy. Piękne obrazy. Wszystko tu sobie ładnie wisi. A tu mieli tego chyba nie wieszać już. A tu jaka fajna torba. Italii. Kinga mi uciekła, w ogóle nie wie, że ja tu z wami zostałem. Się zorientuję, ale później. Troszkę porcelany. Jaka to ma ten na Kinga uciekła, uciekła w ogóle. Nie została tu ze mną, ale piękne rzeczy. Jaki łabądek. Ona w ogóle zauważyła, że ja tu zostałem? Chyba nie. Superanckie. Bębenki. Jest tego sporo, można kupić sieciuszki i wszystko. Jak powstała ta rupieciarnia, to nawet my swoje jakieś tam Mateusza zabawki czy coś sprzedawaliśmy. I powiem, że Mati nawet na tym zarabiał, bo to, co sprzedaliśmy, to Mati miał na swoje rzeczy jakieś tam na kolejne zabaweczki. Więc i Mati był zadowolony. Bo trochę kasy mu wpadało. Z jakichś zabawek, z których się już nie bawił. Nyle, o, tak. Mój tata ma taki chyba na szpulę. Jeszcze gdzieś pamiętam, jak słuchałem w Jabłonie. Książeczki, coś do czytania. Jakieś filmy. Łuki! Trzeba wszędzie rozglądać, bo jest tego sporo. Łukasz! O! Jest i Kinga. Ja poszedłem prosto, Kinga skręciła na lewo. Czekajcie. Idziemy się złapać. Miśku, gdzie jesteś? A ty na książkach zostałaś. Dobra, Kinga jest na książkach. Nie chcę tu pokazywać, nie wiadomo ile ludzi. Raczej kamerę kieruję na artykuły tutaj na to, co tutaj no, można tutaj, kupić. No tutaj, słuchaj, lektury i różne takie książki, ale zawsze tu było jej więcej, wiesz? Czyli tam rowerów w ogóle, nie? W oddali rowerki. Co, przejdziemy się w koło dalej jeszcze? Idziemy, zobaczymy, czy coś wyhaczymy fajnego. Zależy, czy ktoś czegoś szuka specjalnie, czy przy okazji coś znajdzie. Różnie można trafić. Powiem wam, że jest dużo takich rzeczy, tak, na które bym nie zwróciła uwagi w ogóle. Ale książki nie. Zestawy. A ja wiem, co ja miałem kupić. Ja miałem kupić taką rurę do odkurzacza. Bo mam taką rurę, która się chowa do środka i widzisz? Ale mamy drobne. Tylko ja nie wziąłem końcówki do odkurzacza, żeby była dobra średnica. No, a to dzisiaj nie kupimy. To może za tydzień. Sporo ludzi. Bardzo popularne to się zrobiło u nas w Legionowie. Co tydzień jest taka garażóweczka. Wypchany wiewiór.
Ania przystanęła. Książeczki ogląda. O Jezusa. Książeczki ogląda, tu jakieś co tu gry, bajki, filmy. Na tej książce usiadła, co chciałam ją wziąć do ręki. Sporo. Sporo rzeczy. Sporo zabaweczek, no wiadomo. W miarę przystępne ceny. Więc i klientów sporo. To jest tak zwana garażówka. Znaczy garażówka, to my jeździliśmy do galerii też na garażówkę. Tam fajnie, bo tam wszystko w środeczku. Czy temperatura, czy warunki nie przeszkadzały. Natomiast tutaj, no to wiadomo, no, w lato upał, trzeba się chować w cień. Jak pada, no to wszystko chować. Ale mama na idziemy tutaj dalej. Co tu dalej? Tutaj jakieś ciuszki jeszcze. No, ponkę można sobie kupić, jakieś narzędzia. Mój tata sporo narzędzi kupuje, ale ja mu się przydają do pracy. Taki piękny obraz, ale duży. Jaka cena tego obrazu? Idziemy po las. Ale piękny. O matko, gdzie jest kinia? Która jest, ja go nie znajdę. Żonę zgubiłem. On idę po żonę. Zgada, a ja nie wiem, gdzie on jest. Zostawiam. Piękny, ale wielki, ile na. O, widzę. Nad łóżeczkiem. Wow. Ja muszę wejść z drugiej strony. Ale wystawa samochodów, czekajcie. No, to ładnie wygląda. Bo na tylko gotowa, czy wielkie można, jakby to. Publikę też damy radę. Lepsze gotowa. Nie ma, wiem, ale nie chcę kobietę obciążyć za bardzo. Ale super ansko. No, słyszycie, o jakie kufelki piękne. Wrzesień, mój miesiąc. Hejka, hejka. A wy nie widzicie, co ja robię? Bo jestem schowana. Słuchajcie, szybkie wzmocnienie przed live'em. Tak, zaraz live. Mamy pół godziny do live'u. Już spisaliśmy wasze typy keno i sprawdziłam i zapisałam. Musimy nagrać odcinek. Nie wszystkich zdążyłam spisać i sprawdzić, ponieważ wy cały czas piszecie, my się cieszymy. Ale następnym razem, słuchajcie, piszcie tak do godziny 15 max. Ja proszę bardzo was. A jak będziecie pisać później, to też się cieszymy. Bo jest duże zainteresowanie tą zabawą. Ile jeszcze ten? Ile jeszcze osób napisało to, tak? Nie wiem. Dużo. Dzień leci bardzo szybko dzisiaj. Bardzo. Potem łuki staną do rybki i do frytek. Tak. Kinia tutaj... Z Kenem walczyła. Ale i też ci pomagałem właśnie. Ojejku, frytek mi spada. Szparuki. No i? Ale dobra rybka. Pyszna, bo taka świeżutka, mięciutka, kupiąca. No i szybkie posilenie, za pół godziny odpalamy live'a. Ja ostatnio robiłam obiad sosik z piersi kurczaka i warzywkami. Jedliśmy go dzisiaj na śniadanie. A męż dzisiaj zrobił rybkę, bo jak ma wolne, to robi obiadki. To niech on wiatki, stoi. A jak on pracuje, to ja robię obiad. Mhm. Ale on takie szybkie, wiecie, takie... Żeby nie musiał tak za bardzo tam się wysiłać. Ciekawe jak nas słychać, bo nie mamy mikrofonu. Właśnie! Mów o matko! Ja przepraszam, że ja nie mówię do was. Wiem, że to nie wypada. Ale wiem, że dzisiaj trochę mało nagraliśmy tego vloga, więc mówię, choć nawet nagramy kawałek, jak tam nawet... Po live'ie też coś nagramy, bo zapalimy sobie światełka i nagramy. Zobaczymy, jaki był wynik live'a, nie? Ile was było tam na tym live'ie z nami. Dzisiaj będzie rozdanie wspierań kolejne. 10 osób. Najpierw 5. Mamy nadzieję, że 10, bo nie wiemy, ile możemy, nie? Mamy nadzieję. Bo to tam przyznawane jest co jakiś czas. Tak, że twórca może. Ale postaramy się rozdać to. Mhm.
Słuchajcie, i co jeszcze? Trzymajcie kciuki za mnie we wtorek. Jutro nie jedziemy do lekarza, jedziemy we wtorek. Jedziemy we wtorek, muszę załatwić bardzo ważną rzecz. Jakbym wam powiedziała, co się stało, to byście byli w szoku. No. Muszę załatwić dokument do ZUS. Nie będę mówiła, co się z nim stało. Nie z mojej winy. No niestety. Ale niestety. No tak jest. Tak bywa i trzeba to ogarnąć. Ładna pogoda jeszcze. Fajnie, że nie wieje z tej strony, nie? Ja trzymam kciuki za te twoje zdrabki za 180 zł. Łocie, panie. Nie wiemy, co tam jest. Sprawdzimy na live i się podzielimy wrażeniami już na blogu po live, jak to było, jak to wyszło. A jak Keno, jak twoje przewidywania tam, jak w sensie wiemy, jakie wyniki tam były plusy też, były plusy. Tam był sztos. Ale chyba nie było razy x, 10, nie? Nie było, nie było mnożnika 10. Akurat, no. Były też zera, powiem wam. O, to niedobrze. To szkoda. No niektóre, ja kojarzę jedną liczbę, że nie rzuciłem. 44, że nie rzuciłem. Co Kinga 44? Nie ma, nie? Że nie było ani razu. No ale... U nas też nie trafiliśmy, bo my skreśliliśmy trochę inaczej. Zobaczycie na odcinku. Zapraszamy na odcinek. Kochani, no posilam się, mam nadzieję, że się nie gniewacie. I... Kotek, bo jest, wiecie co, u nas jest prawie w pół do siódmej, a o siódmej live. A my jeszcze w proszku. My zawsze tak mamy. Nie wszystko na biegu. Ja to jeszcze z... Ale wychodzi, nie? Udaje się. Z Kamilką rozmawiam czasami przez telefon za pięć. No dobra, to my się widzimy. Ja wyłączę telefon, my się widzimy z wami po live. Dzień dobry po vlogu. Czekaj, muszę cię w lepszym świetle pokazać, bo trochę tak ciemno. No weź. No czekaj, no co ty mnie tu pukasz, no? Weź ty mnie witamy po live. Słuchajcie, słońca, wielkie serduszka dla was za obecność, za komentarze, za wasze wsparcie, za donaty, za wszystko, za miłe słowa, za życzenia. Ja dziękuję bardzo, tak. No. Za urodziny. Było super, świetnie, zaje, fajnie. Było bardzo super. Słuchajcie, i zrobimy live'a vlogowego, bo chcieliście, pisaliście, że chcecie, za 2 tygodnie w niedzielę. W sensie to będzie który? Patrzyliśmy. 13. O, 13. 13. Dwie zdrapeczki dały wygrane na dzisiejszym live'ie. Będzie na pomnożenie. Stówka i 60, 160 zł. Tutaj to praktycznie jest na kanał ładne. Za stówę, co? No jest. Bo mówiliśmy na live'ie, że taki plan. Vloga dokręcamy. Kena dokręcamy do odcinka na jutro. I co jeszcze było? Romantico Night. I film. I chipsy. I znowu mi kałdun rośnie. Nasze kałdunki. Więc wielkie serduszka dla was za dziś. Naprawdę jesteście cudownymi widzami. Żeby nie wy, nas by nie było. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami. I powtórzę się jeszcze raz to, co powiedziałam na live'ie. Pamiętajcie, żeby trzymać się osób pozytywnych, z dobrą energią. To jest ważne w życiu. Jeżeli czujecie, że po spotkaniu z kimś jesteście tacy, wiecie, wyczerpani, brak sił, tacy wypluci, a niby nic nie robiliście, to znaczy, że przerzuci. Może... Tak, nie wiem. Może tak nie macie, no ale... Ale może tak być i sprawdźcie, czy to spotkania z tymi osobami, z tą osobą tak robią. No to wtedy takie osoby jak najdalej. Bo może mówić dobre rzeczy, a życzyć wszystkiego złego, bo tak się zdarza, więc pamiętajcie, z uśmiechem na twarzy, z samymi dobrymi, pozytywnymi ludźmi, ciepłymi i życie jest o wiele, wiele lepsze. Bo jedno je mam. Szkoda czasu na takie, wiecie, złe rzeczy. Dokładnie. I złe emocje. To co tam? Idziemy kręcić Keno. Tak. Wam życzymy pięknego dnia. Nie wiem, kiedy ten vlog wchodzi. Jak może będzie chwila, to go poskładam. W ogóle, o matko, ja w ogóle tak sobie koka zrobiłam i nie poprawiłam włosów. A ja? O matko, jak ja wyglądam. Kurna, ja sobie włosów nie poprawiłam. Kocyk mam, bo jest... Dobrze, bo ich nie mam. Fajnie, fajnie. Humor to wiadomo. Tak, podstawa. Pozdrawiamy was jeszcze raz. Dziękujemy za dziś.
do kolejnych vlogów, do kolejnych pytania, odcinków. Jak macie jakieś, jakieś pytania, bo zrobimy taki vlog Q&A. Q&A. Jak i tak odpowiemy wam na wasze pytania. Tak. Więc piszcie. A może tego 13, tak? To ten, to godzin... Nie, vloga zrobimy. Aha. Odcinek z tym. Ja myślałem, że live'a vloga. A na live'ie to będziemy też, z nimi sobie rozmawiać. Też. Z wami. Tak jest. Słoneczka, będziemy sobie rozmawiać. Działamy, idziemy kręcić Keno. Tak. Bo już jest godzina, która? 20:35. Zeszło się, po live'ie. A musimy zeszło. Dograć Keno i. Aha. I co? I jutro nagramy odcinek na wtorek. Na wtorek. Dokładnie. Taki jest plan, dobra. Dzięki za dzisiaj, dzięki jeszcze raz za live'a, naprawdę było mega. Bardzo. Dwie zdrabki się popisały, nie było tragedii. Atmosfera tak, mega. Tak się bałem, że będzie pusto, tak szło atmosfera i szło na pustoń. Atmosfera mega. Fajnie, fajnie. Fajnie było. Było was dużo, nas to cieszy. I co, działamy dalej. Tak jest, buziaki. Pa, pa. Pa. Nie chcę, żebym ci pokazywał na razie tak, bo ty musisz trochę się rozbudzić. Pokaż nie? mi, jak ja wyglądam w tym. O matko. Poczekajcie, to się wytnie. O matko. Moja kiniusia. Co? Uki najmądrzej. To się wytnie. Zaraz jesteśmy. Już muszę ogarnąć. Patrzcie. Siaki, nagramy dla was jeszcze kawałeczek vloga wieczorkiem. Zimno jest i para leci. Na minusie? Kinia. Co kinia? Zobaczmy, co kinia. Nie wiem.